Naprawdę chcesz się wyróżnić w social media? Teraz masz taką szansę. Dzięki Canwie i nie tylko dzięki grafikom, które możesz tworzyć w Canwie za darmo, ale teraz również możesz tworzyć filmy, które wytworzy dla Ciebie sztuczna inteligencja wbudowana w Canwie. Mowa tutaj o nowej funkcji, jaką jest magiczne multimedia. I tą funkcję pokażę Ci w dzisiejszym filmie. Jest to część czwarta z serii nowości w Canwie, więc jeśli jeszcze nie widziałeś poprzednich odcinków, to zapraszam Cię do nadrobienia. Linki do tych filmów zostawię w opisie pod tym filmem. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Klaudia Stawiarska i cieszę się, że trafiłeś na mój kanał. Jeśli interesują Cię tematy projektowania w Canwie, budowania biznesu przez internet i automatyzowania swojego biznesu online, to zapraszam Cię do subskrypcji, ponieważ każdego tygodnia udostępniam nowe filmy. A teraz przechodzimy już do tutorialu. Więc witam Cię w czwartym filmie dotyczącym nowości w Canwie, które weszły w październiku 2023 roku. Wszystkie nowości, które są oparte o sztuczną inteligencję, nazwane magicznymi narzędziami Canwy. Więc w poprzednich filmach wytłumaczyłam Ci opcje, jakimi są magiczne wyodrębnienie tekstu, wyodrębnienie obrazu, magiczny tekst z głosem marki, magiczne opcje Canva Doc, magiczną metamorfozę, magiczne rozszerzenie, magiczną edycję i magiczne animacje. Więc dzisiaj pokażę Ci jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, która moim zdaniem jest niesamowicie już zaawansowana. Są to magiczne multimedia. Czyli tak jak już pokazywałam Ci kiedyś w jednym z moich filmów na temat nowości w Canwie, gdzie Canva stworzyła możliwość tworzenia obrazu, który będzie wygenerowany przez sztuczną inteligencję na podstawie tekstu, który dla niej umiejscowimy, tak? Czyli to, jak opiszemy obraz, to tak właśnie sztuczna inteligencja dla nas ten obraz stworzy. Natomiast oprócz tego, że sztuczna inteligencja może tworzyć obrazy, to może teraz również tworzyć filmy. I to jest niesamowite, ponieważ ja nie spotkałam się wcześniej z takimi możliwościami w innych programach, być może one już są, ponieważ ten rynek sztucznej inteligencji tak szybko się rozwija, że nie nadążam z w ogóle obserwowaniem tego wszystkiego, a nie mówiąc już o tym, żeby z tego korzystać, bo po prostu jest to wszystko przytłaczające wręcz. Warto jednak znać, jakie są możliwości, żeby móc z nich korzystać wtedy, kiedy będą nam potrzebne. Także przechodzimy od razu do właśnie tej funkcji magiczne multimedia. Więc w skrócie magiczne multimedia to narzędzie, które pomoże Ci zamienić pomysły w filmy i obrazy. Zobacz, jak ożywają Twoje najlepsze pomysły. Magiczne multimedia w ciągu kilku sekund tworzą obrazy i filmy za pomocą sztucznej inteligencji. Także żeby stworzyć magiczne multimedia, to możemy otworzyć jakikolwiek projekt, czy to będzie projekt post na Instagrama, czy to będzie film, czy to będzie prezentacja, czy to będzie jakikolwiek inny projekt w Canwie, po prostu utworzymy sobie nowy projekt. Więc ja sobie może wybiorę rolkę na Instagrama. I teraz gdzie mamy magiczne multimedia? Wchodzimy w aplikację i wpisujemy multimedia i znajdują nam się magiczne multimedia, więc wybieram magiczne multimedia. I teraz zauważ, wcześniej były właśnie obrazy, czyli wpisywaliśmy tekst dla sztucznej inteligencji i sztuczna inteligencja tworzyła dla nas obraz. Więc tak, żeby Ci przypomnieć, pokażę jeszcze raz, jak to działało. Może wybierzemy przykład z Canwy, magiczne leśne miasto przyszłości. Brzmi ciekawie, ok. Następnie wybieramy sobie styl, powiedzmy niech to będzie taki filmowy styl, proporcja, niech będzie orientacja pionowa, dlatego że to jest właśnie taki format do relacji. Klikam utwórz obraz. Ok, więc mamy tutaj cztery takie propozycje i zobaczymy, jak to wygląda. Wow, no niesamowicie, wygląda bardzo bajecznie, że tak powiem. Magiczne leśne miasto przyszłości. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Nie mogłabym się tu do niczego przyczepić.
Oczywiście, gdybym chciała, żeby to było jakoś specjalnie dopasowane do mojej wizualizacji tego, co by miało się znaleźć na tym obrazie, to oczywiście musimy tutaj edytować ten tekst, tak? Magiczne leśne miasto przyszłości, w którym na przykład, nie wiem, latają samochody. W każdym razie ja nie będę tutaj już kombinować z tymi obrazami, bo to już pokazywałam w którymś z moich wcześniejszych filmów. Natomiast dzisiaj chcę Ci pokazać magiczne multimedia pod kątem tworzenia filmów za pomocą sztucznej inteligencji. Także tutaj pojawiła się nam zakładka filmy, jest tutaj napisane nowość, więc jest to wersja beta, czyli cały czas Canva nad tym pracuje, więc nie możemy tutaj spodziewać się nie wiadomo jakich super rezultatów. Natomiast warto wiedzieć, że ta funkcja tutaj jest, dlatego że myślę, że na przestrzeni następnych kilku tygodni czy nawet miesięcy ta funkcja już będzie dopracowana. Więc warto wiedzieć, że możesz tworzyć filmy dla siebie pod kątem tego, co po prostu w Twojej wyobraźni gra, że tak to powiem. Także okej, opisz dowolną scenę, aby wygenerować kilkusekundowy film. Zobaczymy, jakie tu są przykłady. Animowane tło, pop art, estetyka minimalistyczna, to nie, świeczka w stylu minimalistycznym, pięknie ośnieżone góry w stylu profesjonalnej kinematografii, naturalne światło. O, podoba mi się. Klikam wygeneruj film i czekam. Więc to narzędzie jest zasilane przez Runway. Runway, czyli prawdopodobnie najlepsza aplikacja, jeśli chodzi o wytwarzanie filmów przez sztuczną inteligencję. Także to jest świetna wiadomość, że Canva połączyła siły właśnie z Runwayem i możemy korzystać z tego narzędzia bezpośrednio w Canwie. Więc zobaczmy, jaki mamy rezultat końcowy naszego filmu. Tutaj ja akurat tworzyłam sobie format w pionie, a film został wytworzony w poziomie, także jakbym chciała go wykorzystać w poziomie, to musiałabym tutaj zmienić sobie rozmiar na przykład na YouTube'a, tak? I dać powiedzmy do intro YouTube, kliknąć kontynuuj i zmienić rozmiar tego projektu. Natomiast nie będę teraz tego zmieniała, tylko chciałam Ci pokazać, jak ten film wygląda. I myślę, że wygląda całkiem nieźle, więc warto tutaj sobie potestować, sprawdzić różne opcje, możliwości tego, jakie filmy możesz sobie tutaj wygenerować z pomocą sztucznej inteligencji. Piękna wiosenna róża w ogrodzie w stylu profesjonalnej kinematografii, naturalne światło. Tutaj tylko przypomnę Ci, że im więcej dasz szczegółów dla sztucznej inteligencji odnośnie tego, jaki rezultat chcesz uzyskać, tym lepszy będziesz mieć właśnie ten obraz czy też wideo. Także warto tutaj puścić wodze wyobraźni i po prostu wpisać jak najwięcej kontekstu dla sztucznej inteligencji, żeby stworzyć właśnie unikatowy, wyróżniający się, wyjątkowy film, który będzie Twój własny, którego nikt inny nigdzie prawdopodobnie nigdy nie wykorzysta. Tak więc myślę, że ta funkcja może Ci się bardzo spodobać i jest tutaj dużo zabawy z tym narzędziem, więc polecam Ci pobawić się tym, wypróbować, zobaczyć w jaki sposób możesz to wykorzystać w swoich projektach. A ja już na koniec jeszcze chciałabym Ci tylko pokazać, że w sekcji aplikacje tutaj znajduje się bardzo dużo innych narzędzi, które są oparte o sztuczną inteligencję. Wystarczy, że wpiszesz AI. I tutaj pojawiają się ikonki różnych aplikacji, które właśnie są oparte o sztuczną inteligencję. Czy chciałbyś stworzyć awatar, czy chciałbyś stworzyć tutaj taką gadającą głowę, czy tutaj mamy jakieś obrazki. Więc polecam Ci tutaj popatrzeć, pobawić się, potestować i zobaczyć, co jeszcze możesz stworzyć w Canwie. Ja powiem szczerze, jeszcze wszystkiego nie przetestowałam, ale jestem w trakcie uczenia się tego wszystkiego, odkrywania, testowania na własnych projektach. Więc jak tylko czegoś nowego się dowiem i czegoś nauczę, co uznam, że warto podzielić się tym z moimi widzami, to oczywiście nagram na ten temat film na mój kanał. Także jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, ponieważ każdego tygodnia dzielę się różnymi tipami odnośnie budowania biznesu online, ale również właśnie projektowania w Canwie. Także dziękuję Ci za wysłuchanie tego tutorialu do końca. Przypominam Ci o trwającej promocji na mój kurs Canva Master Grafika i Canva Master Video. Jeśli chcesz nauczyć się projektowania w Canwie od A do Z, potrzebuję, żeby ktoś poprowadził Cię za rękę, ponieważ gubisz się w tych wszystkich możliwościach,
to w moim kursie dosłownie poprowadzę Cię od początkującego do zaawansowanego. I w tym miesiącu możesz skorzystać z mega promocji na każdy z moich kursów, dlatego że kurs Canva Grafika jest oddzielnie i Canva Master Video jest kursem, który można również kupić oddzielnie lub możesz kupić wszystko w pakiecie z ekstra bonusami. Także polecam Ci zapoznać się z linkiem pod tym filmem i dowiedzieć się więcej na temat tego kursu, a tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i również zachęcam Cię do obejrzenia wszystkich moich poprzednich filmów dotyczących Canvy, jeżeli jeszcze ich nie widziałeś. Więc dzięki raz jeszcze i do usłyszenia następnym razem.